już po oficjalnym ważeniu, ale jeszcze przed tą ceremonią ważenia, na której spojrzysz sobie z Antonem w twarz. Witam, Damian, siedzimy sobie w twoim hotelu. Ty już zrelaksowany, niezdenerwowany, niepoddenerwowany tą wagą, bo wiadomo, że to jest coś wkurzającego zawsze. Jak się czujesz? No teraz czuję się bardzo dobrze, cieszę się z tego, że moja waga zeszła bardzo ładnie, czyli wszystko zgodnie z planem. Tutaj z mojej strony należą się ogromne podziękowania dla mojego dietetyka Dawida Szajrycha. Naprawdę zrobił świetną pracę, ja robiłem według jego zaleceń, wszystko zagrało tak jak trzeba. Choć na samym końcu troszkę miałem sporo kilogramów, bo miałem powiedzmy dzisiaj do zrobienia 3 kilogramy. No i wydawało mi się, że to jest dość sporo, choć naprawdę zeszło mi 3200 i można było widać, że miałem 6800, więc wszystko zeszło zgodnie z planem i no, najtrudniejsza część zrobiona. Teraz odpoczynek, ładowanie i jutro sama przyjemność, już sama walka. Pozwól, że dopytam Cię jeszcze o to cięcie wagi, bo jest tak, że Ty jesteś zawodnikiem jednym z tych bardziej obowiązkowych, którzy zawsze tą wagę mają zrobioną wcześniej. Kiedy byśmy Ciebie o to nie pytali, Ty zawsze jesteś gdzieś tam przygotowany i w tym tygodniu przed samą walką tak naprawdę tych kilogramów dużo nie zostaje. Czy to jest kwestia zaufania do dietetyka, że jednak wiesz, budzisz się dzisiaj rano i 3 kilogramy jeszcze zostało? Jak to wygląda z Twojej strony? Czy jest tak, że na przykład masz takie momenty, że kurde, może mogłem zrobić to po swojemu, zdenerwuję się, nie wiem, może to nie pójdzie tak, jak powinno pójść? Jak to wygląda z Twojej strony? Znaczy tutaj jest bardzo dobra współpraca między mną a Dawidem. Ja już swój organizm znam. Dawid mnie też już zna, bo już któryś raz robimy tą wagę 61 kg. No i jak zadziałało coś w walce wcześniejszej, to staramy się, żeby mniej więcej było to oscylowało w tych samych kilogramach. Wiemy, na czym schodzi waga, jak to musi wyglądać przed, więc to w sumie zostało wypracowane jakimś doświadczeniem i którąś walką po prostu w tej kategorii. Gdy robiłem pierwszy raz walkę na 61 kg tutaj w Zagrzebiu, no to było kompletne wariactwo, bo naprawdę tam robiłem to po raz pierwszy, nie spodziewałem się w ogóle jak mogę zareagować, no teraz już jest wszystko przygotowane i robimy to zgodnie z planem, z tym jak było wcześniej, wyciągamy też wnioski z poprzedniego zbijania, staramy się to zbijanie troszeczkę poprawić coś, żeby też jak najmniej zamęczyć się tym. W jednym z ostatnich wywiadów wspomniałeś, że gdyby to nie było o pas tej wagi koguciej, to byś się nie porwał na to, żeby tą wagę robić. Czy ty planujesz pozostać w tej dywizji, czy będziesz skakał między 61 a 66? No myślę, że będzie łatwiej mi skakać między 66 a 61 kilo, bo jak na zawodnika 61 kilo, to ja mam ogółem normalnie dużo kilogramów, bo ja na co dzień ważę około 75 kilo, więc to jest taka moja waga, powiedzmy, że naturalna, kiedy nie trzymam diety, kiedy żyję w domu normalnie, żona gotuje, wyjdziemy gdzieś do restauracji wieczorem z dzieckiem, spotykam się ze znajomymi, więc ta moja waga jest około 75 kilo. No i robiąc to na 61 kilo, no to jest sporo, tak? To ja samą dietą muszę zejść minimum do 68 i wtedy już męczymy na to 61, a gdy schodzę na 66 kilo, no to jest dla mnie dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze. No i myślę, że tutaj będę w tej wadze i tej, tak jak ostatnią walkę w 66 miałem, tak teraz mam 61. 61 no to musi być dla mnie wyzwanie i musi mnie to zdecydowanie zmotywować, tak jak teraz motywuje mnie walka o pas, dlatego zbijam do tej wagi. Mówi się, że standardowy obóz przygotowawczy do walki to jest około 10 tygodni. Jak jest w Twoim przypadku? Kiedy Ty zaczynasz zabierać się już za zbijanie wagi, trzymanie diety, takie może właśnie nie zbijanie, ale trzymanie tej diety? W momencie, kiedy dostajesz informację o walce, to już jest to spięcie organizmu i na drugi dzień już przechodzę od razu na dietę? Czy to jest tak, że masz to po prostu rozłożone w czasie już na zasadzie tego doświadczenia, które zdobyłeś, że wiesz, że musisz na przykład, nie wiem, 5 tygodni przed zacząć już mocniej się upilnować? Jak to wygląda? Czy ogółem, jeśli chodzi o cały obóz przygotowawczy, jeśli chodzi o moje treningi, to u mnie nie ma czegoś takiego jak obóz przygotowawczy, jeśli chodzi o treningi. Ja trenuję przez cały czas. Jestem na sali tak naprawdę po walce tydzień, półtora, ja z powrotem wracam na salę i trenuję. Poprawiam swoje umiejętności we wszystkich aspektach MMA,
A jeśli pytasz o dietę, to staram się mniej więcej, jeśli wiem, że to ma być waga 61 kg, to staram się, żeby po pierwsze tą walkę mieć wcześniej zaplanowaną, żeby to wyprzedzenie było minimum 3-miesięczne. I wtedy przez 3 miesiące ja sobie spokojnie z dietą, na spokojnie schodzę, tak jak powiedziałem, do tego 68 kg i wtedy już robimy typowo hydrolizę i tak dalej, tak? Ale no... Obóz przygotowawczy treningowy, jestem w nim przez cały czas, bo trenuję, jest to coś, co sprawia mi przyjemność i robię to przez cały czas. A jeśli chodzi o dietę, to żebym szedł na 61, no to musi być 3-miesięczne wyprzedzenie. Na 66 myślę, że aż takiego dużego wyprzedzenia nie będę musiał mieć. Myślę, że wtedy do 2 miesięcy spokojnie można to skrócić. W takim razie jeszcze zapytam Cię o jedną rzecz. Jeśli chodzi o Twój obóz przygotowawczy, wspomniałeś o tym, że jak macie taki moment, że wyjdziecie z żoną sobie, z dzieckiem na miasto i tak dalej, to gdzieś tam sobie folgujesz, jeśli chodzi o dietę. Jak Twoja żona zapatruje się właśnie na obóz przygotowawczy, na ten czas, kiedy Ty jesteś w przygotowaniach? Czy ona jest dla Ciebie taką osobą, która, nie wiem, pomaga Ci przygotować te posiłki, czy Ty w ogóle zdajesz się na dietę taką pudełkową? Jaką rolę ma Twoja żona w tych Twoich przygotowaniach do walki? Pierwszą rzeczą, którą muszę wspomnieć, to to, że moja żona wspiera mnie i to bardzo. Moja żona generalnie tak naprawdę pomaga mi w tym wszystkim, niczego nie utrudnia, nigdy nie mówi nie. A jeśli pytasz o posiłki, no to wynika to, wygląda to tak, że ja z diety pudełkowej nie korzystam. Na te właśnie ostatnie 3 miesiące moja żona jest moją kucharką, która mi przygotowuje, powiedzmy, nie wszystkie posiłki, ale te główne 2, które wymagają troszkę zrobienia obiadu i kolacji, to przygotowuje mi ona, a ja tam gdzieś tam pomiędzy jem owsianki, jaglanki, szejki i tak dalej, no to jestem w stanie sam to wykonać, bo to jest łatwe wszystko zblendować albo dodać, wymieszać, więc to jest łatwe, a mówię, tutaj naprawdę żona też odgrywa dużą rolę w tym wszystkim, gdzie jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że na koniec przygotowań zbijanie jest ciężkie, jestem dość nerwowy wtedy. Przekłada się to, wiadomo, na jakieś tam relacje w domu, jakie są, bo gdzieś tam, gdzieś te emocje muszą ujść. Moja żona jest spokojna i stara się to przyjąć bardzo delikatnie, nie odpowiadając w moją stronę jakimiś nerwami, wręcz ona, ja jestem, powiedzmy, tym impulsywnym i nerwowym człowiekiem, a ona jest spokojna, ostoja spokojnie i chyba dlatego do siebie pasujemy, także jak jesteśmy zdecydowanymi przeciwnościami i tak się uzupełniamy i cieszę się, że tak bardzo mocno mnie wspiera. Jak ma na imię Twoja żona? Tak mówimy o niej żona. Żona? Paula. Paula, okej. Okay. Czy Paula ogląda Twoje walki? No zdecydowanie, tak. Ja Paulę zabieram na moje wszystkie walki. Jest również tutaj. Będzie na gali, będzie mi kibicowała. To jest jakieś część naszego wspólnego życia, więc na pewno fascynuje ją to też, tak? Lubi oglądać, kiedy walczę. Ja też lubię, kiedy ona jest, bo czuję jej wsparcie po prostu. Czy będzie z Tobą w Zagrzebiu, czy jest tutaj z Tobą? No jest, tak jak powiedziałem, jest już teraz. Byliśmy właśnie na obiedzie. Teraz zwiedzają Zagrzeb, widzimy się na oficjalnym ważeniu, później jeszcze po ważeniu. No a już jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, no to spotkam się na pewno dopiero po walce, bo już w dzień walki staram się skupić na swoim przeciwniku i to jest właśnie ten dzień ostatni. W sumie sobota, kiedy koncentruję się na przeciwniku i wszystkie moje myśli są ukierunkowane już na samą walkę. Posłuch, w takim razie, że jeszcze zapytam Cię o jedną rzecz związaną właśnie z tymi ostatnimi godzinami przed walką. Czy masz jakieś swoje przyzwyczajenia, jakieś rutyny, których musisz dopełnić? Albo, nie wiem, niektórzy zawodnicy są przesądni, tak? Mają na przykład cały czas te same gadki na walkach i to jest właśnie na przykład ciekawe, że mi przy 30 walce dalej te same gaciory męczą. Albo na przykład oddajesz telefon, nie chcesz widzieć, co ludzie piszą, jak dyskutują o twojej walce i tak dalej. Jest wielu takich zawodników, których częścią rutyny jest to, że właśnie w dzień przed walką, na 24 godziny przed walką oddają telefon, spieprzajcie, nie chcę z wami w ogóle tutaj patrzeć na to, co piszecie i tak dalej. Oddają koledze, biorą dopiero po walce. Jak to u Ciebie wygląda? Masz jakieś takie swoje małe dziwactwa, które pomagają gdzieś tam skupić się, skoncentrować przed walką? Powiem szczerze, że nie mam czegoś takiego.
staram się ogółem w środku po prostu wyciszyć, skoncentrować, skupić moją całą energię na tym, co mam zrobić wieczorem już w samej walce. Jakiś, tak jak powiedziałeś, nie mam przyzwyczajeń, coś, co muszę zrobić specjalnie. Staram się naprawdę w tych ostatnim dniu podejść ze spokojem i z pełnym skoncentrowaniem. Miałeś okazję już sobie podotykać ten pas KSW, który być może jutro wyląduje na twoich biodrach? Na zdjęciach, mieliśmy na zdjęciach, jak byliśmy w Warszawie, teraz również na zdjęciach. Podchodzę do tego naprawdę spokojnie, to będę robił wszystko, żeby ten pas wylądował na moich biodrach. No i mam nadzieję, że tak się stanie. Damian, ja ci serdecznie dziękuję za rozmowę, życzę ci naprawdę udanej walki, oby to jak najpiękniej się poukładało jutro i dzięki serdeczne, do zobaczenia na ważeniu. No również do zobaczenia, dziękuję bardzo.